Z wycięciem czy bez? Z wycięciem czy bez? Już przed premierą P20 Pro było wiadomo, że na przednim panelu znajdzie się tak zwany notch, czyli wycięcie. Rozwiązanie świetnie znane z zeszłorocznego iPhone'a 10, które jednym się spodobało, a drugim niekoniecznie. W przypadku tego telefonu producent daje na wybór. I to jest bardzo fajne. Rami Khalife, zapraszam na test. Jak dla mnie P20 Pro prezentuje się najlepiej z całego portfolio smartfonów Huawei'a. Przedni i tylny panel został pokryty szkłem, krawędzie wykonano z aluminium, a rogi zaoblono. Pomimo swoich gabarytów, całkiem sporych, telefon dzięki temu, że został tutaj zakrzywiony na tylnym panelu, dobrze leży w dłoni, ale trzeba to powiedzieć wprost, jest dość śliski. Zanim powiem o najważniejszych rzeczach, czyli o aparatach w tym telefonie, to tak żebyście wiedzieli, nie ma tutaj jacka, ale nie martwcie się, w opakowaniu znalazła się przejściówka. Przyjrzyjmy się jeszcze dolnej krawędzi, jest tutaj głośnik, jest USB typu C i technologię zastosowano w tym smartfonie szybkiego ładowania. Telefon naładujecie w 1,5 godziny, to jest bardzo dobrym wynikiem. Ile mi trzymał? Na jednym ładowaniu, na takim pełnym ładowaniu przez 1,5 dnia. Mniej więcej przy wyświetlaczu, który był aktywny przez około 6 godzin. Kilka podstawowych informacji. W telefonie zastosowano ponad 6-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+, i proporcjach 18:9, a wyświetlany obraz może pochwalić się wręcz idealną czernią i świetnym kontrastem. Słoneczny dzień, jasność maksymalna spokojnie umożliwi przeglądanie pojawiających się treści bez problemu, a dzięki funkcji ochrony wzroku korzystanie ze smartfona nocą nie będzie szczególnie męczące. Wracając jeszcze na chwilę do ekranu, strasznie zbiera odciski palców, zresztą tył też nie lepszy. P20 Pro umieszczono najmocniejszy w ofercie chińskiego producenta oraz dobrze znany użytkownikom Honora V10, / View 10 i Huawei Mate 10 Pro chipset Kirin 970, wspierany przez 6 GB RAM i 128 GB pamięci flash z opcją jej rozszerzenia do 256 GB. Podobnie jak w przypadku wymienionych smartfonów, P20 Pro wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji wbudowane w procesor do fotografowania. Wystarczy nakierować obiektywy na przedmiot, a sztuczna inteligencja sama zaproponuje odpowiedni do danej sytuacji tryb robienia zdjęć. Jeśli chodzi o płynność i stabilność działania telefonu, to wymienione podzespoły plus Android Oreo 8.1 z interfejsem Emotion UI, także 8.1, pozwala nam na codzienną, płynną pracę na telefonie i granie w te najbardziej wymagające gry. I tutaj właściwie nie ma co dalej rozwodzić się nad tematem. W smartfonie preinstalowano najnowszą wersję Androida z nakładką Emotion UI 8.1, która nie wpływa na szybkość działania telefonu, ale od premiery nie minęło wiele czasu, więc no trudno, żeby tutaj cokolwiek zwalniało. Co do samej nakładki, to oferuje kilka dodatków, jak na przykład funkcję Huawei Share, która umożliwia przesyłanie plików między innymi urządzeniami tego producenta lub telefonem, a komputerem w tej samej sieci. Ponadto masa dostępnych motywów tematycznych, tryb obsługi w rękawiczkach, który całkiem dobrze działa, czy aplikacja Huawei Health do monitorowania zdrowia. Ogólnie telefon nie jest zapchany niepotrzebnymi apkami, choć i takie tutaj można znaleźć. Okej, nie kupuję na eBayu i nie rezerwuję na Booking.com. Wśród aplikacji znalazł się translator głosowy. Działa, jak widać. Feel free to review the latest smartphone from Huawei. Na moduły łączności też nie poświęcę dużego kawałka testu, bo najważniejsze łącznie z NFC są i po prostu działają. Telefon ma stopień ochrony IP67, co sprawia, że jest wodo- i pyłoszczelny. Czytaj, można go zanurzyć na niewielką głębokość, na maksymalnie 30 minut do metra i nic się nie stanie. Funkcja Face Unlock w telefonie już nikogo nie zaskakuje. Coraz więcej producentów dorzuca do swoich smartfonów to właśnie rozwiązanie odblokowywania telefonu. Jest także czytnik linii papilarnych, który został umieszczony na Home dotykowym. Śmiga. Tyle w tym temacie. Jak sobie radzi Face Unlock? Radzi sobie bardzo dobrze. Odblokujemy telefon, kiedy ten znajduje się pod różnymi kątami, kiedy jest nieco ciemniej, mniej przychylne światło. W nocy to nie odblokujecie, ale żaden Face Unlock, jak
dobrze kojarzę, sobie z tym nie radzi. I tak tytułem końca chciałem powiedzieć w tej wypowiedzi, że ja szczerze wolę odblokowywać telefon za pomocą pina. Tak już mam. 48 i 20 megapikseli to aparaty, których obiektywy znajdują się na tylnym panelu. Z przodu matryca o rozdzielczości 24 megapikseli. Na papierze szaleństwo, na bogato, wow, itp., itd. A jak to wygląda w praktyce? Na początek aplikacja aparatu, masa trybów i możliwości wykonywania zdjęć. Wspomniana sztuczna inteligencja, która dostosowuje ustawienia aparatów do fotografowanego obiektu czy scenerii. Matryce z tyłu, kolorowa RGB 40, monochromatyczna 20 i trzecia 8-megapikselowa z teleobiektywem. Zdjęcia, które uzyskamy za pomocą P20 Pro, charakteryzują się dużą szczegółowością detali i brakiem szumów, nawet przy słabym oświetleniu. Podczas robienia zdjęć sami możemy dostosować nasycenie kolorów, natomiast pięciokrotny zoom optyczny umożliwia wykonywanie zdjęć, które wyglądają naprawdę nieźle, kiedy przybliżymy fotografowany obiekt. Zoom działa, ale tylko korzystając z niższych dostępnych rozdzielczości, bo przy 40 megapikselach nie da się takiego zbliżenia zrobić. Jak P20 rozmywa zdjęcia? Tak, jak się to powinno robić. Ekspozycja na pierwszym planie bardzo dobrze, w cudzysłowie, odłącza się od reszty. Aparat z przodu też na plus. Materiały wideo możemy nagrywać w 4K i super slow motion przy 960 klatkach na sekundę w rozdzielczości 720p. Widać, że współpraca z Leica się opłaca. Serio, chciałem powiedzieć coś złego na temat aparatów, przyczepić się do czegoś, ale tym razem nie mam do czego. Ale jak mówią, że podobno na siłę zawsze się coś znajdzie, więc szukajcie. Jak gra P20 Pro? Jak gra głośnik w P20 Pro? Właśnie mogliście usłyszeć, czyli gra głośno, czyli gra czysto, bez zniekształceń, czy jakichś tam szumów, zakłóceń itd., itd. Do zestawu otrzymaliśmy słuchawki. Słuchawki, które, słuchajcie, no, dość mocno przypominają te, które niegdyś znalazły się w opakowaniu iPhone'a 5S, którego kupiłem, no, ładnych parę lat właśnie. No, są bardzo podobne. W przeciwieństwie do tych iPhone'owych, te od Huawei'a nie powalają. Więc jeśli chcielibyście posłuchać sobie na P20 Pro muzyki za pośrednictwem słuchawek, to musicie sięgnąć po inne słuchawki. Na pewno nie po te. Tydzień testów. Czy mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony? Nie, nie mogę tego powiedzieć, bo takiego smartfona się spodziewałem. Może w kolejnych tygodniach pojawią się jakieś większe wady i mankamenty, bardziej widoczne, ale na tę chwilę tego nie zakładam. Jest to smartfon, który robi po prostu świetne zdjęcia i rejestruje obraz bardzo dobry, choć na mieście chodzą słuchy, że niejaki Galaxy S9 nagrywa lepsze wideo. Na pewno to sprawdzimy. Do tego czas pracy na jednym ładowaniu bardzo dobry. Wystające obiektywy. To jest coś, co mi się w P20 Pro nie podoba, ale ja mam takie podejście, że nie chcę, żeby mi coś wystawało w telefonie. Więc może Wy macie inny stosunek do takiego rozwiązania. I jeszcze chciałem powiedzieć o designie. Mam wrażenie, że już gdzieś coś takiego widziałem. Może mi się tylko wydaje. Ale to nie jest nic złego. Reasumując, P20 Pro to w mojej ocenie jeden z najlepszych flagowców dostępnych obecnie na rynku. Rami Kalife, dzięki za to, że byliście i do zobaczenia w kolejnych recenzjach.